Witam serdecznie z tej strony, Jakobs. Zapraszam do kolejnego odcinka z gry Above Snake. I zrobiłem trochę jedzenia, trochę wody na drogę i udajemy się do kanionu. Żeby zdobyć miedzi, bo potrzebujemy przetopić na brąz. Także może się uda zdobyć. O kurde, gdzie ja? Gdzieś ty tu przyszedł. Przyszła raczej. Szukamy miedzi. Kurde, nic nie widać. Tam chyba jest miedź, ale... Tu jest, dobra. Jest coś. Dwie sztuki. Szału nie ma, ale tu jest kolejna. Też nie ma. Chyba, że w tych skrzynkach. Kurde, same śmieci. A ten wózek? O, tu jest jeszcze miedź i tutaj też jest miedź, dobra. Kurde, to obracanie to jest... Trzy sztuki, pięknie. Tu kolejna. Ci się od nowa się pojawili? Dobra, tutaj nie ma. Okej. Czyli idziemy przetopić i będziemy... O, tutaj jeszcze wydobyli już coś. Ale same jakieś... Same kamienie, ale kopalnia. Trochę szałwi. Lecimy. Do domu i przetapiamy, tylko weźmiemy sobie jeszcze cynę. Tak, cynę. I lecimy. Nowy kilof, nowa siekiera. Ok.
Okej. Okay. Ta zmęczona już. Zmęczyła się dziucha. Dobra. Teraz tak. Corpse Creek, Barbirda. Corpse Creek, więzienie. Kurde, ale tych sztabek już poszło. 8 sztabek. Teraz przejście by pasowało. Kaniony, Corpse Creek. Zrobimy to. To jest to samo. To samo. Okej. Prosimy to. Kaniony Corpse Creek. Jakbym to tutaj zrobił. Kaniony. Zobaczmy tak, czy to zadziała, czy to zadziała. Nie mam kawałków, kurde, jak zwykle. Tutaj szybko nazbieramy. Dwa i trzeci zaraz będzie. Dobra. Więzienie, to może to najpierw Corpse Creek. O jest, kurde, szybka podróż. I więzienie. Dobra. Pięknie. To jak tam stoimy z ekwipunkiem, miejsce mamy niby, no to lecimy do Corpse Creek. Co my tu mamy? Miedź, to mi się podoba. To nie bardzo. O, drut. Coś nowego. A tu mamy jakiś piec, można zapalić jeden węgiel. Thank you.
w ogóle jest uwięziony ktoś. Klucz do drzwi więzienia. Martwy koń. Przeszukaj trumnę. Końskie włosie. O kurde. O, nowy schematyk. Ale jajca. Dobra, tu nic nie ma. Kolejny drut. No coś znalazł. Kamienie. Żelazo. Dobra, tu wszystko. No to zobaczmy tutaj. Byrd. Hej panienko, witam w moim skromnym lokalu. Nazywam się Byrd, a to jest mój bar. Cieszę się, że tu zawitałaś. Wychodzenie na zewnątrz nie jest już bezpieczne, odkąd zagubione dusze zaczęły się włóczyć do diabła. Po prostu cieszę się, że mój bar wciąż stoi. Czy możesz mi coś powiedzieć o tym mieście? Oczywiście, że mogę. Widzisz, Corpse Creek to stare miasto. Od momentu powstania przyciągało ludzi wszelkiego rodzaju. Powiedziałbym, że przeważnie dobrych, ale też od czasu do czasu trafiało się zepsute jabłko. Każdy, kto chce napić się drinka u Byrda, jest mile widziany. Po prostu nie pozwalam na kłopoty. Czy mogę prosić o coś do picia? Na pewno możesz, jesteś we właściwym miejscu, panienko. Chociaż ostatnie wydarzenia spowodowały pewne, no cóż, nazwijmy to problemy z zaopatrzeniem. Kiedy kamienie spadły z nieba, ziemia się zatrzęsła i wiele moich butelek spadło z półek. Rozumiesz? Przy tak małej podaży i dużym popycie nie pozostaje mi nic innego, jak podnieść ceny. To niefortunne. Czy jest coś, co mogę zrobić, aby ci pomóc? To miło z twojej strony, że pytasz, panienko. Właściwie jest coś, w czym możesz mi pomóc. Muszę uzupełnić zapasy mojej słynnej whisky, palnik Byrda. Aby to zrobić, potrzebuję nowego zapasu butelek, które wypełnię dobrymi rzeczami. Domyślam się, że w każdym piecu możesz wytopić szkło, a następnie stworzyć z niego całą skrzynkę butelek. Znajdź potem kupca w magazynie gdzieś w mieście, pomoże ci je napełnić. Po dostarczeniu nowego asortymentu mogę w końcu ponownie obniżyć ceny. Aha, i wiesz co, dorzucę ci nawet darmową butelkę za twój wysiłek. Fantastycznie. Muszę wytworzyć skrzynkę z butelkami. Dobra, tutaj motel. Motel i co? Wina. Nic tu nie ma w tym motelu. Tu jeszcze jest jakiś. Jeb. Witamy w kuźni Corpse Creek. Jestem Jeb i prowadzę tutejszą kuźnię, w której wytwarzam wszelkiego rodzaju bronie, ale strzelby to moja specjalność. Nowy schemat. Wypolerowany Winchester. Jeśli chcesz skorzystać z tamtejszego warsztatu różnikarza, zapraszam. Może nawet spróbujesz z wypolerowanym Winchesterem. Jakie towary masz na sprzedaż? Proszę spojrzeć. Klejnot, węgiel, sztabacyny, sztaba brązu. Za 500. Kurde, jakie ma ceny z kosmosu. A my mamy aż 17. Co mogłeś mi powiedzieć o Korpskiej? Cóż, Korpskrik jest całkiem duży. Po drugiej stronie ulicy jest oczywiście bar Byrda, w którym można napić się jego słynne whisky.
ale w tym mieście mamy też biuro szeryfa, dzielnicę kupiecką, stację kolejową i kościół z cmentarzem. Aha, i dom burmistrza, to ta wielka, brzydka rzecz. Stan miasta nie jest jednak w tej chwili zbyt dobry, te cholerne rzeczy biegają wszędzie. Ale udaje mi się trzymać ich na dystans, wystarczająco dużo broni dookoła, rozumiesz? To obok to hotel, prawda? Ach tak, majestatyczny hotel Korpskrieg, już nie tak majestatyczny, co widział swoje lepsze dni. Od tej pamiętnej nocy w hotelu nie ma słodkiej Mary. Muszę powiedzieć, że tęsknię za nią. Była światłem mojego miasta i do tego wspaniałą sąsiadką. Zawsze dbając o ten hotel i wszystkich, którzy się pojawili. Nawet pozwalała mi spać w pokoju od czasu do czasu, kiedy pracowałem do późna. W każdym razie Mary już z nami nie ma. Mam jednak nadzieję, że jej córka dobrze sobie radzi w dziczy. Nie widziałem jej od czasu, gdy kilka lat temu wyprowadziła się z miasta. Mówiąc o jej córce, jesteś bardzo do niej podobna. O nie, moja mama. Mam na imię Ayana i jestem córką Mary. Co za słodko-gorzki świat. Teraz to widzę. Jak dobrze widzieć, że wszystko u ciebie w porządku, ale... Bardzo mi przykro, że powiedziałem ci to o odejściu twojej matki w taki sposób. Nie wiedziałem. Proszę, wybacz mi. Gdzie została pochowana? Pochowaliśmy ją na cmentarzu Korpskrieg. Co tydzień sprawdzam jej grób i składam na nim kwiaty. Tak się cieszę, że nie zamieniła się w tą jedną z rzeczy. Dziękuję, że mi powiedziałeś. Pójdę szukać jej grobu. W każdej chwili, Ayano, kiedy znajdziesz cmentarz, poszukaj grobu z kwiatkami. Kiedy znajdziesz chwilę, przyjdź i porozmawiaj ze mną ponownie. Chcę ci coś jeszcze zapytać. Znajdź cmentarz. Witamy w kuźni, no. Co sądzisz o innych osobach w mieście? Właściwie jest tylko kilka bliskich mi osób w mieście. Była Mary z hotelu, panie błogosław jej serce. Kupiec w mieście to mój przyjaciel, a Bert jest w porządku. Bardziej zależy mi na ludziach spoza miasta. Mówiąc o tym, spotkałaś Starka? Wykonuje jakieś prace w lasach. Rzeczywiście go spotkałam. Ma się bardzo dobrze. Tak dobrze to słyszeć. Dziękuję. Stark jest mi bardzo bliski. Otrzymałem paczkę od Starka z bardzo specjalnym prezentem dla mnie. On ma takie dobre serce. Chciałbym się odwdzięczyć, ale poczta ostatnio tak długo idzie. Czy mogłabyś to dostarczyć dla mnie? To spora podróż, wiem, ale sprawię, że będzie to warte twojego czasu. W zamian dam ci plany budowy najlepszego karabinu na całym zachodzie. Prawdziwa specjalność jeba. No dobra, zrobimy to. Fantastycznie. Masz, weź to i proszę daj mu znać, że o nim myślę. Dobra. Musimy wrócić do Starka. Okej. Idziemy do więzienia jeszcze. Stary świecznik, fantastycznie. Nie żyje, nie żyje. O nie, jestem całkiem sam. Cześć. O, cześć, nie widziałem cię tam. Ja potrzebuję pomocy. Czy mogłabyś mi pomóc w kilku bardzo ważnych kwestiach prawnych? Co się stało? Mój szef, Sheriff Sharp, zaginął. Wyszedł zbadać jedną z tych rzeczy i cóż. No dalej, mów. Złapali go, panienko, i zaciągnęli go na cmentarz. Ledwo udało mi się uciec. Czy twoim zdaniem jako zastępcy nie jest znalezienie go? Oczywiście, że tak. Ja poszedłbym go szukać, ale... Muszę się upewnić, że biuro szeryfa będzie otwarte dla osób będących w niebezpieczeństwie. Bardzo się boisz? Nie, oczywiście nie. Zadaniem zastępcy jest nigdy się nie bać. Ale to jest coś innego. Nie możesz iść i go wytropić? Jak mówiłem, to bardzo ważne. Gdzie zaatakowano szeryfa? Stało się to tutaj, w mieście, w pobliżu cmentarza. Poszedłem go uratować, ale jak powiedziałem, mam bardzo ważne obowiązki zastępcy do załatwienia. Dziękuję za upewnienie się, że nic mu nie jest.
Dlaczego zagubiona dusza jest uwięziona w klatce w wozie na zewnątrz? Och, widziałaś to? Trudno to przegapić. Od jakiegoś czasu kręcił się w pobliżu punktu handlowego Browna, ale potem zabłądził do naszego rozbitego wozu więziennego. Ktoś musiał bardzo szybko zamknąć drzwi, bo gdy wyjrzałem przez okno, było zamknięte. Nie przypomina ci to jednak kogoś? Naprawdę? Kogo ci to przypomina? Cóż, przypomina mi trochę matkę braci Brown. Jak ona ma na imię? Ale to nie może być prawda. Pewnie widzę różne rzeczy. Ale tak jak mówiłem, czy mogłabyś mi pomóc w kilku bardzo ważnych kwestiach prawnych? Dobra, to już było. Dobra, do widzenia. Porozmawiaj z braćmi. Zadecyduj o losie Tary Brown. Dobra, trochę zadań się tutaj pojawiło. A więc tak. Musimy cmentarz odblokować, iść tam zrobić butelki. Dobra, czyli idziemy do domu. Co z tymi butelkami? Gdzie ja je mogę zrobić? Tutaj? Nie. W piecu pewnie. Skrzynia butelek. Jedna deski, sześć szkła. O kurde, sześć szkła. Akurat mamy sześć szkła. Paski. Desek nie mam. Dobra, mamy to. I teraz tak. Potrzeba odblokować tutaj sztaby brązu potrzebne. O, znowu 8. Akurat mamy 8 rudy miedzi. Cmentarz. Dzielnica handlowa. Sprawdźmy, co potrzeba do brązowej siekiery. Dwie sztaby brązu. Tutaj też dwie sztaby brązu. Czyli cztery sztabki brązu. I jakieś nowe ubrania się pojawiło. Kapelusz rewolwerowca. Luksusowa tkanina. A luksusowa tkanina to jest bawełna, końskie włosie i atrament. Dobra, ale końskiego włosia mamy tylko dwie sztuki na razie. Drut. To przełożę. To. To. To i to. Tą cynę. Tą deskę mogę zostawić. A tutaj tkanina. No dobra. Odpocząć by pasowało. Pójdziemy do Starka i do braci Brown. To jest gdzieś tutaj w pobliżu. Który to był Stark? Tu jest Stark i tu są bracia, dobra. Yeah.
Możemy postawić sobie cmentarz. I możemy postawić sobie dzielnicę handlową. Gitara. Marchewek już nie mam. Kurde, blade. Z buta trzeba zapierniczać. Kurde, jak ja jestem głupi, przecież miałem iść gdzie indziej w ogóle. Tu są bracia. Witaj, dobrze cię znowu widzieć, jak się masz? W porządku, ale mam złe wieści. Wygląda na to, że twoja matka zmieniła się w zagubioną duszę. O nie, więc to prawda. Przez chwilę niekontrolowanie szlocha. O Boże, dokąd zmierza ten świat, nasza kochana stara Tara? Tak wyglądało, było źle? Jak wyglądała, było źle? Szczerze mówiąc, wyglądała naprawdę źle, niewiele zostało z twojej matki. O Boże, jest mi tak ciężko, straciliśmy naszą kochaną starą mamę. Nie wiem, co powinniśmy zrobić. Widziałeś ją, czy masz jakieś rady? Nie wiem, pozwolić jej żyć albo zabić. Nie, no powinieneś zaakceptować, że twoja matka już nie żyje. Powinniśmy zrobić to, co z niej pozostało. O Boże, to najtrudniejsza rzecz do zrobienia, ale może masz rację. Słyszysz to, bracie, nie jest już naszą matką. Ale nie mamy serca zabić własnej matki. Zrobisz to dla nas, Ayano? Dobra, zrobimy to. Dziękuję. Gdy to zrobimy, myślę, że powinniśmy tam wrócić, sprawdzić, czy wybrzeże jest czyste, zakopać jej szczątki i ponownie założyć sklep. Dobra. Jeszcze do naszego... pana Starka pójdziemy. Hej, to znowu ty. Minęło trochę czasu, odkąd cię widziałem. Jak się masz? Polowałeś ostatnio? Och, mam się bardzo dobrze, dziękuję. W lasach jak zwykle roi się od jeleni, więc polowanie było udane. Mam dla ciebie paczkę od jeba, oto ona. Spójrz my. Na jego twarzy pojawia się szeroki uśmiech. Och, to wspaniale. Mój prezent dotarł do niego i oto jego odpowiedź. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co to jest. Jestem pewien, że zaoferował ci jakąś nagrodę, ale pozwól, że ja też dam ci coś ekstra. To bardzo miłe z twojej strony. Zegarek kieszonkowy. Masz, weź ten zegarek. Niech nadal działa, ale już go nie używam. Powodzenia w podróży. O, fantastycznie. Dobra, idziemy do Corrupt Creek z powrotem. Kurde, gdzie ja idę w ogóle? Dobra. Idziemy do Corrupt Creek. Marchewka.
Zobaczmy, czy jakaś miedź się pojawiła, bym się przyda, bym zrobić może kilof i lepszą siekierkę. O, coś tam jest. Dobra. To łupaj. Trzy sztuki, pięknie. Tutaj też jest. Dobra, 6 sztuk mamy. Tu jeszcze jest jedna. Tylko jedna? Kurde. Dobra, parę sztuk się udało zdobyć. Kurde, tutaj tego dziadostwa. Jedna sztuka, ale bida. Dobra, do jeba musimy iść. Dostarczyłam. Poszłam zobaczyć się ze Starkiem. Był bardzo zadowolony z twojej paczki. Masz moje podziękowania po stokroć. W paczce znajdował się również list zaproszenia. Może niedługo się tu pojawi. W każdym razie powiedziałem ci, że nauczę cię, jak zrobić najlepszą strzelbę na zachodzie i dotrzymam słowa. Jastrząb. Nowy schemat. Postępuj zgodnie z tymi schematami, a będziesz w stanie stworzyć jastrzębia. Dobra. Dobra, nie wiem co z tymi butelkami, gdzie mam iść, ale to może do tego sklepu trzeba iść. Szubienica. O, tu jest skrzynka jakaś u góry. Pytanie, czy mam klucz? Nie mam klucza. Martwy koń. Z niego może być te włosie, może podkowa.
Nic tu nie ma. Pogadamy. Hmm. Witam w moim sklepie. Co on tu ma? Końskie włosie za 30, drut za 30, surowica, jalapeno. No, jakieś nowe. Dobra. Hmm. Rozumiem, że możesz mieć tutaj alkohol o nazwie Palnik Byrda. O tak, stary dobry Palnik Byrda. Lubię tego barmana i robię z nim interesy już od dłuższego czasu. Głównie zdobywanie whisky dla niego. Hej, skoro Byrd uwierzył ci, że zdobędziesz alkohol, chcesz usłyszeć sekret? No jasne. Okej, ale nie mów nikomu, dobrze? Mam tak wiele różnych whisky w moim sklepie, że zapomniałem, którą tak bardzo lubił, żeby nazwać ją Palnik Byrda, więc teraz po prostu daję mu tę, którą sam najbardziej lubię. Jak dotąd nie ma żadnych skarg z jego strony. W każdym razie jesteś tu, aby odebrać jego przesyłkę, prawda? Mam z tyłu dużo beczek, masz puste butelki. Po prostu napełnij je i umieść tę etykietę na skrzyni. Napełnij skrzynkę. No dobra. Co teraz musimy wrócić tam? Kurde, jestem zmęczony. Postawimy sobie tutaj ognisko. Ognisko, dobra rzecz. Szybciej. Dobra. Hmm. Hej panienko, dobrze cię znowu widzieć. Mam twoją skrzynkę whisky, proszę bardzo. Spójrzmy. Wow, to jest niesamowite. Dziękuję bardzo panienko. Ratujesz mi życie. Teraz znowu mogę sprzedawać najlepszy alkohol w mieście. Powiedz, obiecałem ci butelkę, prawda? Proszę bardzo, oto i ona. A teraz, gdy mam wystarczającą ilość zapasów, mogę ponownie obniżyć ceny. I wiesz co, dam ci nawet mały rabat. Spytaj o drinka. Czy mogę prosić o coś do picia? Na pewno możesz, jesteś we właściwym miejscu. Woda, kawa, wino, tequila, rum i Palnik Byrda. Psychika plus 100, pragnienie minus 20. Dobra. Okej. Okay. Został cmentarz i mamy zabić tą tarę. A skąd ja mam wziąć klucz do więzienia? Bo to jest pytanie. Idziemy na cmentarz. Ale tu tego jest. O! Dziadu. Pełnej miłości pamięci Mary, matki, a ja. Ah.
Kurde. Co za dziad. Przeczytaj. Stolman, odpoczywaj w pokoju. Kość. Coś tam znalazł. No nie, nie zauważyłem, bo... Dziady. Przeczytaj. Bagel jakiś. No. Kość. Jakiś tam odpoczywaj w pokoju. Jeszcze jakiś w stanie? Alvin. Dobra. Napij się palnika, byrda. No i co? Wszystko ładnie, pięknie, ale ja nie wiem, skąd ja mam wziąć klucz do tego więzienia. Wróć do szeryfa. Dobra, idziemy do szeryfa. O, tu leży drut. Te kółka tutaj to są druty. Kurde, gdzie był ten szeryf tutaj? Witaj ponownie. Przykro mi to mówić, ale szeryf zmienił się w zagubioną duszę. O nie, szeryfie Sharp. Chcesz powiedzieć, że jest zupełnie martwy? Martwy, tak, że już nie wróci. Tak, zabiłam szeryfa Sharpa. Zrobiłaś to? To jest przestępstwo, nie można zabić szeryfa. Och, co ja mówię, jestem idiotą. Zmienił się w jedną z tych rzeczy, o których mówiłaś. Nie wyglądał już jak dawniej, prawda? Wyglądają już na bardzo martwych, więc myślę, że tacy właśnie są. Tak, prawdopodobnie masz rację. Może powinienem zaakceptować fakt, że już nie żyję. Według prawa jesteś niewinna. Ale po odejściu szeryfa kto zostanie szeryfem? Nie patrz tak na mnie, jestem zastępcą, nie szeryfem. Co robić? Wiem, powinnaś znaleźć nowego szeryfa. Ale gdzie taką osobę znaleźć? Może nasz burmistrz ma jakiś pomysł? Możesz iść go zapytać. Mieszka w tej wielkiej rezydencji w mieście. Największy dom w okolicy. Nie możesz jej przegapić. Zostanę tutaj. Ważna sprawa. Zastępcy do załatwienia. Rozumiesz? Ale hej, wygląda na to, że zapomniałem o dobrych manierach. Nawet ci nie podziękowałem. Biuro szeryfa jest twoim dłużnikiem. Dziękuję ci za twoją pomoc. Klucz byś mi dał do... Kurde, a nie. Skąd ten klucz mam wziąć? Dobra, spadaj. Klucz do biura szeryfa. Do drzwi więzienia. Może w kiblu są. Tonik.
panaceum, kurde, w kiblu, no. Dobra, zabij tę rybę. Nie wiem, gdzie jest klucz. Także na razie jej nie zabijemy. A biuro szeryfa... Znaczy... Mamy znaleźć... Chyba, że szeryf miał przy sobie, tylko żebym ja wiedział, który to był. Kość. Kanina. Zgniły ząb. Kość. Fasola. Klucz do drzwi więzienia. No proszę, kurde. Co to dostaliśmy? Psychika plus 30. No i dobra. Elegancko, czyli dobra, opłacało się jednak przeszukać to. Chodź. Klucz do wozu. Jakiego wozu? O, tu jest. Otwórz klucz. Cudowny tonik. Cudowny tonik. Cudowny tonik. O, elegancko. No i gitara. Dobra. Wracamy do domu. Idziemy spać. I kończymy ten odcinek. Także dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i widzimy się w następnym. Cześć.